Wielki finał turnieju dwójek, gdzie mierzył się Matniak, czyli kolega z Politechniki Krakowskiej, kontra Dawid, z tego co pamiętam, chyba widz Jaskola. Tak mi się wydaje, że stamtąd przybył na turniej. I co się wydarzyło? Doszło do takiej pozycji. Generalnie przez większość pierwszego pojedynku przeważały czarne, ale doszło do, jak widać, remisowej końcówki. I tutaj król C4, szach, wymiana, kolejna wymiana. To już nie była za dobra, aczkolwiek wciąż tu jest niby remis, a bardziej trochę komputer świruje, bo zobaczcie, jest minus 0,2. Włączymy sobie warianty, król E2 jest najlepsze. No to gramy król E2. Ok, król D4. No i teraz najlepsze jest powiedzmy król D2, co w ogóle poszło w partii. I tu poszło G6, król E2, tu wszystko pierwsza linia idzie. Po czym E4 i zaczyna się przewaga powiększać. Więc nawet komputer nie ogarnia tej pionkówki do końca. Jest już minus 1, FB E4 najlepsze. Bicie, odbicie, już jest minus 1,5. Minus 4,5. Więc dość szybko się to zmienia. Jeszcze wracając do tego momentu, ta wymiana była błędem. Na początku komputer tego nie widzi, ale jak się dłużej zastanowi, to ogarnia. Goniec H7 było lepsze i wygląda, jakby tutaj czarne i tak miały lepszą pozycję, bo te dwa piony są na białych polach, przez co w jakiś sposób możemy je w przyszłości atakować. Do tego aktywniejszy król, no i słaby król oponenta. Tylko że nam się to nie zgadza w tempach, bo zawsze w jakiś sposób goniec przejdzie na E8 i będzie atakować naszego jedynego piona na białym polu i nie mamy jak tego przebijać. Jednak w partii nastąpiło, tak jak wspominałem, wybicie i E4. Bicie, bicie, król D2, król D4, powtarzanie posunięć, bo tutaj klasycznie średnio z czasem stali zawodnicy. Król D2, król F5, król D3, król G4. Jest już, jak widać, minus 6. A, zapomniałem wyłączyć tego. No i w partii poszło H5, co już totalnie przegrywa, więc do tego zaraz wrócimy, ale tu trzeba się zastanowić, co jest po król E4. No bo jeśli zbijemy piona, to następuje odbicie, no i nie przebijemy już tego. W ogóle stoimy w opozycji, jest beznadziejnie. Możemy podsunąć piona, król się wraca w dół. Jak pójdzie w górę, to znowu białe przegrywają, bo tędy bijemy piona i przechodzimy do piona z B2. Dlatego król F3. No i teraz też my musimy uważać, bo nie możemy zagrać G4, bo znowu białe wygrywają, więc jest to dość ciekawa pionkówka, bo wtedy król F4, jest opozycja, jak pion idzie dalej, wracamy i król już nie ma jak bronić piona. A jak król się odsuwa, no to dopychamy piona i znowu król musi odejść od pionka. Okej, to jeden wariant, więc nie bijemy na H4. No to musimy zagrać król G3. To jedyny ruch, które białe mają, żeby miało to jakiś sens, to król E5, żeby nadal tworzyć presję na piona z F4. No i ktoś pomyśli, że sobie wybijemy. I znowu, ziup, wygra na białych, bo jest bicie. No i tego piona nie zdążymy, znaczy zdążymy zaatakować. No i powstanie takie coś. I król białych jest po prostu szybszy. A nawet jak spróbujemy z tej strony go zablokować, żeby być przed królem, to jesteśmy zbyt daleko. No i jest to, jak widać, wygrana końcówka dla białych, gdyż król stoi przed pionem. Jeszcze tutaj wracając, po król E5 należy zagrać F3. I po biciu, co jest istotne, nie bijemy piona z F3, bo wtedy znowu białe wygrywają, ten sam motyw. Tylko bijemy piona z H4, żeby pion, który został, czyli pion z linii F, był bliżej piona z linii B. No bo tutaj król sobie podejdzie i będzie szybszy od króla, który musi tak całe to obejść. I nie zdąży. A jak pójdzie w tą stronę, to też jesteśmy szybsi. I zatrzymaliśmy piona. Okej, to już chyba tutaj wszystko przerobiliśmy. Bo trochę tego było, jak widać po prawej stronie. W partii poszło H5, bicie. Ewentualnie może tu liczył na pre-move. O, tak to się nazywało. No i wtedy bije i jest szybszy. Mało czasu było, można było na to liczyć. Ale tutaj już bicie, król C3 i czarne są po prostu szybsze. W ten oto sposób Matniak zwycięża pierwszą rundę. Pierwszą partię oczywiście wygrał Dawid. Nie wiem jak ja na to popatrzyłem. A w drugiej partii otrzymaliśmy taką, no, dość zamkniętą pozycję.
I w tym momencie nastąpiło e4, żeby zamknąć tą długą diagonalię białopolowemu gońcowi. Goniec musiał się wycofać, no i bicie na c6, odbicie i przewaga piona po stronie czarnych. No ale pozycja jest mocno zapchana, do tego różnopolaki i ogólnie dużo figur na szachownicy. Koło remisu, ale gramy dalej. Hetman d3. Całkiem ciekawe posunięcie, bo po odbiciu bijemy hetmana i w ogóle z widełkami. Sprytne, no ale oczywiście matniak wszystko widzi, więc hetman się odsunął. No i wjazd hetmana na d6. Wymianka, wieża złapała trochę aktywności. Goniec b6, wieża a1. Zaraz albo wspomoże wieżę na linii D, albo będzie w jakiś sposób kontrolować pierwszą linię. Do tego na a4 absolutnie nic nie robiła, była bezużyteczna. Wieża ed8, wieża b7, wieża ab8. Trzeba było w końcu wymienić, bo wieża nie miała gdzie się znaleźć. Wieża odbiła i f3. No, białopolowy goniec musi złapać trochę aktywności, bo to, że wjedziemy na wolną linię, prawdopodobnie nam nic nie da, gdyż czarne mogą się ustawić na linii A i przebijać, wyrabiając sobie wolniaka na linii B. Dlatego f3, dobry ruch. Wieża d8, bicie i wieża d3. I tu według mnie chyba największy błąd został popełniony po stronie białych. Gdyż jak stracimy tego pionka z b3, no to bardzo ciężko będzie zatrzymać te dwa piony. I myślę, że lepiej tu było zagrać wieża b1, pasywnie się pobronić. No i mogłoby powstać coś w tym stylu. I wystarczy, że przestawimy gońca na a4 i myślę, że na spokojnie byłby tu remis do utrzymania. Różnopolowe gońce tak często mają. A tu nastąpiło e bije f5, straciliśmy piona z b, no i tylko przewaga się zaczęła powiększać. Wieża d6, atak na gońca, ale czarne się tym nie przejęły, jadą dalej pionem. Jest trzecia w nocy, jak to nagrywam. Goniec d5 z szachem, król f8, kolejne losowe szachy. Wybicie gońca a2, ale już nie złapiemy tego piona, bo jest wieża a3 kontrolowana przez pionka z linii B. Bicie f7, doróbka hetmana z szachem, przez co białe nie zdążają dorobić, szczególnie że nawet jeśli to król g7 zawsze chroniło. Szach, król g2, król g7 i mamy 1-1. Ogólnie finał oddał, był to ewidentnie najlepszy pojedynek całego turnieju. I jak widać w trzeciej rundzie jest 0-0, ale figury białego są bardziej skoncentrowane na królu przeciwnika, więc trzeba uważać. Ale z drugiej strony czarne mają swoją aktywność po drugiej linii i teoretycznie nic im nie grozi. Goniec a3, atak na wieżę. No i albo wieża, albo goniec lecą, prawda? No nie do końca, bo jest goniec bije f6 i tu bardzo ładna seria w wykonaniu białych. Mamy wspaniały ruch. W partii nastąpiło goniec bije c1, co było błędem i jest wygrana białych. Tutaj trzeba było wybić pionkiem z g na f6, co wygląda nie najlepiej, bo otwiera się linia g, ale tutaj białe nic nie mają. Co więcej, no teraz to już w ogóle jest 0-0 i jest śmieszny wariant remisujący. Otóż goniec bije h7, genialne posunięcie. Król odbija i hetman h3 z szachem. Dlaczego hetman h3, a nie hetman h5? Bo zazwyczaj chcemy być bliżej króla, prawda? Otóż gramy tu, żeby zagrać genialny ruch skoczek d7. Dlaczego jest genialny? Bo blokujemy ucieczki króla. I poświęciliśmy figurę, żeby teraz dać wiecznego szacha. Dość zabawne. W partii nastąpił goniec bije c1 i hetman g4. Kolejny wspaniały ruch. Grozimy matem, więc trzeba obronić g6. I tutaj ruch, który ja przeoczyłem podczas analizy na streamie. A zawodnik, matniak, go znalazł. Genialne, goniec bije g6. To co ja przeoczyłem, to że po biciu pionem z f jest szach, to widziałem, ale na koniec zapomniałem o ruchu skoczek d7 z szachem. I król nie ma gdzie uciec, trzeba oddawać hetmana, no i grozimy matami, prosta wygrana. No jeszcze po kolei, co tu jest w ogóle groźbą? Po losowym ruchu możemy wybić albo tu, to nie ma znaczenia. Jest podwójny szach, król musi się odsunąć i dajemy mata, czy to tu, whatever. No i w partii nastąpiło h bije g6 i hetman h4, siatka matowa założona, mat nie do obrony. Goniec bije e3 z szachem, król h1, goniec bije f4 i hetman h8, mat. 2-1 dla matniaka, czy Dawid doprowadzi do Armagedonu? Rozpoczął białymi od skoczka f3, jeszcze się nie deklaruje co gra,
ale przeszedł z powrotem do d4. E3 rozwija kolejne figury, no i tu oczywiście trzeba uważać na punkt c2. No chociażby bicie skoczkiem z szachem i bicie wieży. Ale tutaj wszystko się zgadza, goniec b5 z szachem, zasłona pionkiem i goniec a4 bronimy punktu c2. Agresywnie ruszyły piony czarnego, a3 odganiamy skoczka, skoczek e5, silna placówka, atakujemy piona, więc przeciwnik go podwalił, ewentualnie oddał, nie wiem. Skoczek bije c6, hetman c7, atak na skoczka i kunszt Dawida, drugiego finalisty, czyli a4. Również musiał się popisać genialnym ruchem. Dlaczego jest on genialny? Gdyż po wybiciu skoczka następuje wybicie piona z b5, są widełki, a jak hetman odbija, to goniec a4 zdobywamy hetmana. Dlatego nastąpiło b4, skoczek się wycofał, wieża c8, kolejne figury wprowadzamy do gry. Skoczek się zasłonił, e4, strzelamy od razu w centrum, póki są figury oponenta niewyprowadzone. Bicie, bicie, bicie. No jakby pionek zbił, to już przypał z punktem f7. F3 i goniec bije D5. No, początek partii znakomity w wykonaniu Dawida. Dostał optymalną pozycję. Goniec E6, bicie, bicie, dziurawo. Do tego skoczek na bardzo silnej placówce. Nie ma jak go wygonić. Roszada, G6, goniec F4. Już trzeba liczyć jakieś ataki z odsłony. Dlatego hetman się odsunął i skoczek wybił na D7. Co w sumie... Można było to tu bić? A, tak poszło w partii w ogóle. Zaćmienie dostałem. Zapomniałem, co przed chwilą patrzyłem. Hetman bije D4 z szachem. Wieża się zasłoniła i wybicie na D7. No i tu najgorszy ruch. W 24 posunięciu Dawid wypuszcza tą przewagę i wybił hetmana. O wiele lepszym pomysłem było zagranie wieża D2, żeby wzmocnić te związanie. Hetman by musiał wybić. Odbijamy pionem. Już mamy wolniaka, do tego podpieranego przez gońca. Jakieś wieża C5 z atakiem, wybicie na A5, król F7, goniec E3 z atakiem na wieżę. Wieża nie ma gdzie się znaleźć zbytnio, więc wieża się odsuwa. No i B6 zasuwamy pionem. Raczej na spokojnie by to Dawid wygrał. Jednak hetman bije D7, król bije D7, no i już tylko plus 0,7 dla białych. Przelecimy trochę więcej partii i doszliśmy do wieżówki 2x2. Niby plus 1,5, ale no takie wieżówki są bardzo często remisowe i to plus 1,5 to wciąż raczej remis. Wieża B5 z szachem, B3. Trzeba też zauważyć, że król białego jest odcięty, co jest mocno problematyczne. Dlatego trade pionów, żeby uwolnić króla. No ale ten król to daleko nie pójdzie i to jest już remisowa pozycja. Chyba że w tym momencie gramy król G3. O, w tym momencie... No... No i to już jest totalny remis, chyba że gramy F4. I tak Dawid się żegna z turniejem, zajmując drugie miejsce, a Matmiak dając szacha i zdobywając wieżę. Zwycięża cały turniej dwójek wynikiem 3-1 w finale. Jeszcze wam pokażę przegląd poszczególnych gier, jak tam z dokładnością mieli, bo bardzo dobrze grali na miarę finału. 91,9 w wygranej partii pierwszej przez Dawida. W kolejnej, gdzie wygrał Matmiak, mamy 94,6, a to wciąż nie jest najwyższa dokładność. W kolejnej Matmiak się popisał znakomitym wynikiem 97,4 z genialnym ruchem. No i w ostatniej to już było trochę gorzej, bo tutaj dominował ewidentnie Dawid, no ale później się posypał. I tylko 81% dokładności po stronie zwycięzcy turnieju i genialny ruch też z drugiego miejsca. Podsumowując, turniej zwyciężył Matmiak, drugie miejsce zajął Dawid, trzecie miejsce Drewniak, a czwarte Janek. Wielkie gratulacje dla nich i dzięki wszystkim uczestnikom za udział. I mam nadzieję, że widzimy się na kolejnych eventach, a kolejnym eventem będzie zapewne turniej jedynek, gdzie już ja będę również grał. Zobaczymy, jak mi pójdzie
z tak wybitnymi osobistościami. Za tydzień prawdopodobnie będzie jeszcze ostatni odcinek z tego eventu i będą to highlights z turnieju eliminacyjnego. No, przysiady tam były robione srogie, więc jeszcze tam zachęcam do obejrzenia, a ogólnie jak wam cały ten event się podobał, to zachęcam do łapki w górę, subika z dzwoneczkiem i sekcja komentarzy jest oczywiście dla was. Bye!